Tak. Gra pochodząca ze Skandynawii, już X-XI wiek na ziemiach skandynawskich, czyli obecna Szwecja, Norwegia, ta gra była znana. Nazywa się Kup. Polega ona na tym, że ustawiane są jest 5 klocków, każda z drużyn ma 5 klocków, w środku stoi król takiego pola. Pola miały różne wymiary, standardowo powinno, przyjmuje się, że powinno być 5 na 8 metrów. I każda drużyna ma też 6 kijów do rzucania. Gra jest bardzo prosta, jej zasady polegają na tym, żeby zbić pionki przeciwnika. W momencie, gdy taki pionek przeciwnika zostanie zbity, musi być odrzucony na połowę przeciwnika i przeciwnik, zanim zacznie zbijać nasze pionki, musi zbić najpierw ten swój pionek. Tak jak w tej chwili widzimy, że drużyna ta trzyosobowa straciła jeden pionek, został odrzucony, jest tutaj, próbują najpierw zbić tego pionka i dopiero później mogą zbijać te pionki, które pozostały tej drużyny jednoosobowej. I kończy się to wszystko, jak wszystkie pionki zostaną zbite. Drużyna, która tego dokonała, musi zbić jeszcze króla. Wcześniejsze strącenie króla powoduje porażkę tej drużyny. Także gra bardzo prosta, można sobie zainstalować w ogródku, a bardzo ciekawa i rodzinna, także polecamy.